Kąty nazywało. Ta moment, gdzie to było? Tutaj było, na piętrze. To niepotrzebnie chyba schodziłem na dół, chociaż... Czy byłem na górze? Ach, nieważne. Ta strona to była używana do zemsty. Taka dziewczyna ze szkoły tego używała i... spadała... To zobaczyła piekielną dziewicę. Nie wiem. Nie kojarzę za bardzo, niestety. Do you love me, PG Senpai? I love nobody. A co jeśli należy do iluminatów? Dziękuję, mój wybawca. Oh, fuck me. PG, zagraj w Gumball AXE po tym streamie. Ja po tym streamie chyba pójdę spać. Albo nie, pójdę sobie coś przekąsić. Powiem tyle, ty należysz do muzeum, tekst z Indiana James the Killer. Jaka jest twoja ulubiona postać lub postacie z anime? Z anime? Kurde, tego wszystkiego się naoglądałem? Ten, jak on się nazywał? Hikigaya Hachiman z... Yahari Ore. On jest zajebisty. Co tam dalej? Moment, muszę się zastanowić. No oczywiście Songo z Dragon Balla. Ponieważ to Dragon Ball. Fuck! Nie, cholera. Muszę się opanować. Siema. Żyjesz jeszcze, kurde? Gnomie jeden. Okej, więc to było tak. Bogowie nas puścili, teraz to miejsce to tylko pagóry, szumowin, powiedział kapelusznik. Co wolisz cmoknąć? Aerith czy bzyknąć Ninę the Killer? Oh my god, ze mnie z bok, jeśli chodzi o Ninę. Nosisz dresy? Teraz noszę dresy, bo jestem w domu. Ale ogólnie to też lubię nosić dresy, ponieważ są wygodne. Zawsze mogę powiedzieć, masz jakiś problem, a chcesz wpierdol czy coś? Zawsze mogę to zrobić. Bo dresy dają takiego powera. A i przy okazji, co planujesz zjeść po streamie? Jeszcze nie wiem. Zobaczymy. A, z tyłu z tą Aerith i tak dalej. No pewnie, że ją wolę cmoknąć niż, kurde, z Niną robić cokolwiek. Ponieważ Nina śmierdzi. Dobra, będzie teraz boss za niedługo. Muszę się przygotować. Jakimś byś był typem sali lidera w bokach? Szczerze mówiąc, ja najbardziej lubię typy wodne oraz lodowe. Tak więc myślę, że to by było coś mniej więcej takiego. Mixed herb mi się przyda. Może ze dwa wezmę, albo nie, jedną zwykłą marychę. Czyżby... A gdyby tak kuszę wyładować na niego całą? Noża zostawię. Wezmę, no. Kuszę wyładuję na nim. Ponieważ kuszy i tak nie będę z kuszy korzystał. Szczerze mówiąc. Czemu by jej tu nie zmarnować? Ile trwa już stream? 2 godziny 19... 20 minut. 1, 2, 3 sekundy. I czas idzie dalej. Tak więc no, trochę już trwa. I'm back, bitches. Cześć, Kornat. Spadaj, Zenobia, kurwa, grzybiarz, kurwo, nie będziesz wyzywać naszego kochanego PG. Claire. Jak się rozśmieszę, to zaśpiewasz? Nie. Nie będę śpiewał. Nigdy. No może tam kiedyś. Jak mi będzie się nudzić. Ale teraz się nie nudzę. Ty idziesz tu. A jak cię rozśmieszę... A, to już czytałem. Którą część silne heala lubisz najbardziej? Trójkę. Ponieważ w trójce jest Heather Mason! I ona jest zarąbista. Bo to Heather. I w sumie no, tak jak muszę powiedzieć, że trójka jest taka najbardziej, że horrorowata, no nie, że tak powiem. W jedynce i dwójce horror był taki bardziej subtelny. Ale w trójce natomiast, ten trójka tak jakby mówi do ciebie, o chcesz kurde horroru, to masz jakiś powalony szpital. Masz, nie wiem co tam jeszcze. Chwila, muszę to przeczytać.
Trójka była naprawdę zarąbista i poza tym w trójce mamy ten cały nawiedzony dom, który też jest zarąbisty. No dobra, mogę już... No, dziękuję. Łapiesz Poki? W Pokémon Go? Już na razie nie. Mam tylko dwa Great Bole i... Utknąłem, że tak powiem. A ten, a internetu do w telefonie tylko po to, żeby w Pokémon Go grać, nie będę kupywał. Bo mi się nie chce. Tak czy siak mam prawie 17 level. Brakuje mi mniej niż 1000 expa. Tak więc teraz czekam, aż w mojej okolicy pojawią się jakieś Poki, których nie miałem. Bo za jednego dostaje się 500. I może mi się uda do tego 17 dobić. Ale myślę, że już nie będę w to grał, bo... Tak jak mówiłem. Internet. Trójka najlepszy Resident Evil. Trójka też jest bardzo fajna. Ja już muszę iść. Świetny live. Postaram się wrócić, choć nie obiecuję. Dziękuję bardzo. Kasia 1502 i... Na razie i być może do następnego razu, albo do później, zobaczymy. YouTube, tutaj śpiewasz. Wiem! Raz to zrobiłem i żałuję. Dwójka lepsza. Grasz do końca? Gram do końca. Takie, dlaczego śpiewałeś? Bo tak mi się zachciało. Ja też lubię Totosia. Ten film to po prostu The Ring vs. The Grudge. A, no to w takim razie zobaczę. Zenobia, kurwa, grzybiarz, tak gra do końca, ty kurwo. Co to za Pokémon? Tu. To Pika, przeszywające spojrzenie PG. To Dial. Notice me, senpai. Zauważyłem cię, Rainbow Knight. Ponieważ akurat tutaj teraz scenka jest. Dzięki, Jakub, ty kurwo. W co grasz? W Resident Evil 2. Zaśpiewaj nam jeszcze raz. Nie. Powiesz... Pozwiesz mnie za to, że dałem linka? Pewnie, że pozwę. Już kontaktuję. Zaraz jak zakończę streama, to skontaktuję się z Phoenixem Wrightem. On mi dopomoże. Umbreon czy Haunter? Umbreon. Yes! Rainbow Dash. Znowu link. Kiedy dzieci w Afryce przestaną głodować? Kiedy zaśpiewa nam PG. Wow! O nie, to Psygambi manipulator. A, rozumiem. Całkiem atrakcyjna ta bohaterka tej gry. No, jest bardzo atrakcyjna, jest fajna. Jest taka klockowata. No. Ale nie tak jak w Minecrafcie. W pożądalu. Może powinienem najpierw zapisać. Chyba, że... Nie, powinienem dać radę. Chociaż przyznam, że trochę się boję. Że mogę polec. O! Dzień dobry. Masz jakieś naboje? Nie. Pewnie zjedli razem z tobą. A któż to dziś streama odpalił? Cześć, Timmy. No to ja odpaliłem dzisiaj streama. Dobra, teraz będę musiał się skupić, bo będzie boss. Jak dam łapkę w górę, zaśpiewasz? Nie. Kiedy następna pasta o killerach? Następna gówniana pasta będzie taka fanfikowata bardziej. O! PG, grałeś w Cold Fear? Nie, nie grałem. Walka z bossem, Totoś czy Pikachu? Oczywiście, że Totodile. No, no co? Chcesz? Pierdziel masz! Fuck. Mi się wydaje, że te pieprznięcie z rury to jest jeden hit KO. O. Aha, i co? Spierdzielił. I tyle było.
Postanowił popełnić samobójstwo, ponieważ wpierdzieliłem w niego milion strzał. Tu spóki formi. Ha, ja, mój ulubiony boss. PG, jaka jest twoja definicja fanfiku? Często używasz tego słowa w dziwnym kontekście i nie wiem, o co ci chodzi. Moja definicja tego słowa jest taka, że fanfikowe jest coś, taka creepypasta jest taka, gdzie po prostu używa się różnych takich romansowych rzeczy, no nie, że tam po pierwsze jest romans, no nie, i tak dalej. To oznacza, że to jest fanfic. I do tego źle prowadzony romans, do tego stopnia, że aż chce się rzygać. Po drugie, no jeszcze poza tymi romansidłami jeszcze jakieś pairingi są i tak dalej, no nie, ale to często w tych fanficach się nie zdarza, tych co ja czytam. No i po trzecie, musi być oczywiście jedna postać, główna postać najlepiej, która jest skrzywdzona przez życie. I po czwarte, pasta musi być podobna do Jeffa The Killera strukturą. I myślę, że to jeszcze parę rzeczy jest, ale nie mogę powiedzieć teraz za bardzo. Thank you, wróć po Cheryl, Pało, właśnie idę. PG, planujesz nad jakimś materiałem z jakiejś mocno mainstreamowej gry? O, chwila, kurde, nie tędy poszedłem. Planujesz nad jakimś materiałem z jakiejś mocno mainstreamowej gry? Jeśli tak, to jakiej? Ale w sensie, że let's play, czy coś w tym stylu? Czytałeś Człowiek Małpa? Pewnie, kurde. Kra! Kra, kurde. Strasznie przeciętna ta walka. Raz miałeś bossa, strzeliłeś w niego kilka razy i padł. Skoro jest taki niewytrzymały, mogli go zrobić nieco szybszym, byłby wyzwaniem. Ściągnął mi z Wi-Fi internetu gigabit oraz nasz Cygamit podpierdzielił komuś bit, jak Piotruś Pan. Zaczęli ci ludzie płacić przez te SMS-y? Tam kilka razy tutaj się pokazało. Na tym, na streamie, dotacja i tak dalej. A to dla chętnych tylko i wyłącznie, dla tych, którzy chcą. RPG, napiszę ci wyliczankę. Jeff the Ryba, Jeff the Grzybiarz, Jeff the Kibel, Jeff the Skurwiel. Król Krak. Latias czy Latios? Latios. Ponieważ ma takie bardziej wkurzone spojrzenie i jest niebieski. Pokémon Fire Red lub Yellow. Kiedyś. Teraz na razie w Poki nie chcę grać, bo no, Nuzloka skończyłem niedawno i wystarczy na razie. Teraz, kurde, Persona 3 jest. Widzę, że ktoś moją emotkę przykleił z opisu. To Timmy przykleił. Okej, więc ano tak, muszę wrócić na dół teraz. Chociaż z drugiej strony, co tam będzie? Pudło będzie. Za niedługo. Czy to czyni mnie Jeffem? Ej, ja jestem grzybiarz, czy to czyni mnie Jeffem? Tip donation obsługuje lebarę? Nie wiem. Wiem, że tam plus GSM, Orange i coś tam jeszcze, ale to tam będzie napisane w informacjach. Zelda będzie? Nie wiem, kiedyś może. Z tymi Zeldami to też u mnie ciężko jest, ponieważ za każdym razem, kiedy się za jakąś Zeldę zabieram, to nigdy ich nie kończę. Jedynym wyjątkiem do tej reguły to była Majora's Mask, którą musiałem ukończyć, bo chciałem zrobić z niej tego. Miejskie legendy gier. I z czego oczywiście też zrobiłem. Chwała Reksiowi. PG, jak podobał ci się system celowania laserem w trzech ostatnich kanonicznych rezydentach? W sensie, że trzech kanonicznych. Czwórka, piątka i szóstka, tak? No, w czwórce i piątce, kurde, celowanie jest w porządku, no nie? W szóstce za to mam problem z celowaniem. W sumie może nie z samym celowaniem, tylko że z tymi spukawkami, ponieważ strzelam, kurde, w przeciwników i nie trafiam, mimo tego, że mają, kurde, laserek między oczami, co jest naprawdę dziwne. Ale hej, consult the Helix Fossil. A. Dom czy Helix, ha? Fusion. Hi.
Ania pewnie pytała cię o Pokémon Yellow, tak? Tak, pytała mnie. Kiedy Resident Evil 6? Kurde, w sumie też muszę. O! Jakub Klimczak, kochamy cię, nie przestawaj nagrywać i zaśpiewaj dla nas. Dziękuję bardzo, Jakubie, ale śpiewać nie będę. Tak więc, siema, cześć Stitchu. Kiedy Resident Evil 6? No akurat sam nie wiem, nie wiem, czy powrócę do RE6, ale jeżeli będziecie chcieli, to mogę tam od czasu do czasu porobić trochę tego. Bo szczerze mówiąc, jakoś nie podchodzi Resident Evil 6. Pewnie chodzisz na konwenty i na których można cię znaleźć. Na konwenty nie chodzę, ponieważ nie mam kasy i. Sherry! Dobra, w pożądalu. Nie mam kasy i nie mieszkam w Polsce. Zresztą myślę, że nawet jeżeli bym miał kasę i mieszkał w Polsce, to bym raczej nie chodził na nie, ponieważ sam nie wiem, jakąś taką gwiazdę się nie uważam. PGPG, czy wybierasz się na Pyrkon w 2017? Trudno powiedzieć. Ale prosimy, nigdy nikomu to bardzo nie wyznawałem miłości jak tobie. Wciągnęło ją. I dobrze, nie będę musiał się z nią pierdzielić. Całe szczęście nic się jej nie stanie, okej. Okay? Nie jestem żadnym skurczybykiem bez serca. No już chyba powoli końcówka gry będzie. Kanały, zaraz będzie laboratorium. Całe szczęście mogę zapisać tutaj. Kurde, nawet aż tak często nie zapisywałem, co to się ze mną dzieje? Resident Evil 6 przyszedłem całe, ale jedyna kampania, jaka naprawdę mi się podobała, to Leona. Wydawała mi się najbardziej klasyczna. To jest Fury, był na Gdakonie lub Futerkonie, bo nigdy nie byłem i nie wiem, jak tu jest. PG, lubisz czapki? Lubię, czapki są spoko. Chociaż nie, ciebie wezmę. Kurde, już coraz mniej tych herbali mam zielonych. Będę musiał za niedługo sprayów zacząć używać, a tego nie chcę robić. A nie, tu jeszcze są. Okej. Okay. Tak. Okej. Okay. Przeszukam pokój i zapiszę. Ta wiem. A nie ma w tej szafce nic? No właśnie. O, dziękuję. Zwierzęta, kiedyś Reksio ci się trzęsie, może być chory. Dziś Reksio ci się trzęsie, ale się czuje. Co sądzisz o postaci L z Death Note'a? L jest fajny. O, i pozdrawiam Ewelinę Kwiatkowską. Przy okazji też zauważyłem kątem oka. L jest naprawdę spoko, moim zdaniem. Co mogę jeszcze na jego temat powiedzieć? O, pewnie! Will you go down? Zobaczymy, co tam jest. W sumie nie pamiętam tej lokacji. To już pozdrowiłem. A narzekałeś, że za dużo jest zielonych ziół. No, w sumie. Teraz narzekam, że jest ich za mało. O, wiem. O, kurde, wiedziałem, że on tam jest, ale. Ponieważ słyszałem go. Shit, noża nie mam, no trudno. Co, i leży czy nie? Chyba leży. O! Naboje do granatnika. Zielska nigdy za mało. Czemu nie mogę nigdzie znaleźć twojego Fakuno 777 widzów? Ponieważ go nie ma. Został skasowany. Jeżeli chodzi o ten Faku na starym kanale, oczywiście. To wszystko? O, też myślałem, że to nie wszystko. Pójdę sobie tędy. Wężu rzeczny, nie fochaj się, kochaj mnie. Pamiętasz jeszcze? Pewnie, że tak. On mi jakiegoś tam główienka nie chciał oddać. W ogóle powinienem tędy iść? A, to tutaj Sherry normalnie spada. W pożądalu. Fajna woda, której nie ma. Coś z emulatorem pewnie jest nie tak, ale to nic. PGA, pamiętasz profesjonalną opiekunkę dla dzieci? To też pamiętam. Shinron, nie?
Pewnie, że kurde jest profesjonalną opiekunką. Rozdzielił dwoje kurde rozpieszczonych bachorów. Oczywiście, że jest zarąbistą opiekunką. Może napiszę fanfika Psygami The Killer, który by opowiadał o tobie, jak z kurwicy zabijasz autorów poprzednich fanfików o Jeffie. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Tu jesteś. A zostawię ciebie, może mi się przydasz. Ciebie zostawię tu. Spreja też. Spreja chciałem zostawić. Nie zapisałem. Teraz to zrobię. Pamiętasz, jak ci Shinrona rozpierdolili? Ale to się nie liczyło, bo on został wskrzeszony na samym końcu. Czy masz jakiś swój ulubiony swój filmik? Mój to ten o Tales Dolowej Trójce. Szczerze mówiąc, ja moich filmików nie oglądam. Czuję się zbyt... jakby to powiedzieć, nie zażenowany, tylko zbyt zakłopotany, ponieważ nie lubię mojego głosu. Wezmę nóż ze sobą. W sumie to wszyscy tak mają. Nie lubią oglądać swoich dawnych filmików. W sumie ja nawet i dawnych, i tych moich teraźniejszych nie lubię oglądać. Ponieważ są dziwne. Ada Wong. Bartek, byłbyś wtedy Yandere. Gdybym był Tsundere, a byłbym psycho, to byłbym nadal Tsundere, czy nie? No, to wtedy Yandere byś był. Ada Wong, bardziej Yangire. A dobra, już wszystko przeczytałem. Czy jednak PG ma nadal coś z polskiej mentalności? What happened? You're bleeding. Leon! I ran into this woman who is in trouble. Her name's Ada. Kurde, 2,5 godziny streama, ja cię kręcę. Nikt nie lubi słuchać własnego głosu, ale my uwielbiamy twój głos i ciebie. Zaśpiewaj dla nas. Nie! I dziękuję za te komentarze z tym głosem. Shinron to taki motherfucker, że został wskrzeszony i w następnym randomizerze znowu będzie starterem PG. Twój głos jest zarąbisty, dziękuję Azura. Twój głos jest spoko, dziękuję Jakubie. Conan nad tobą czuwa, Shinron pomoże ci wejść na szczyt, a kolejny starter z Fire Red Leaf Green jest twoim stróżem. O, mapa tu jest, zajebiście. Tańcz, tańcz, kiedy inni tańczą. Nie będzie mnie przez chwilę. Will come back soon. W pożądalu. Jesteś moim drugim ulubionym youtuberem. Drugim? No dobra, niech będzie. Ale nie, dziękuję bardzo. Ja bym, szczerze mówiąc, ja bym samego siebie nie... Nawet jakbym ja był jakąś odrębną osobą... O, to mi się przyda. Odrębną osobą i bym poglądał swoje własne filmy, to bym powiedział, co to kurde za śmierdziel jest, szczerze mówiąc. O, chciałeś mnie dopaść, ale mnie nie dopadłeś, włochaty skurczybyku. Lubię pająki, ale te plują kwasem i mogą mnie otruć, więc wolę się z nimi nie zadawać. Tak, tak, nie ma nic, dobra, spadam stąd. Lubię kulki ziemniaczane. Ja lubię ziemniaki, są spoko, bardzo smaczne. Myślałeś o współpracy z jakimś innym youtuberem? No, w sumie tam od czasu do czasu... Osiet! To było blisko. Od czasu do czasu tam się dostaje propozycje, no nie? I się je robi. Tam czytałem ostatnio tą creepypastę z Edim. Czytałem też creepypastę z Gentleman Plays. Tam jeszcze tam też parę rzeczy się robiło. Kiedyś z tym z Fuzjonkiem, jak jeszcze na GCP.pl byłem, to zrobiliśmy kolaba. I ludziom się nie spodobał, ponieważ mój mikrofon i toksika był trochę B i wyglądało to za bardzo, jakbyśmy czytali. Ale hej, było całkiem git. Pająki, lubię PG. Dziękuję. Lubisz terrorystykę. Uciekaj przed Smile Dogiem. No ja mu wybiję zęby. Pamiętasz, jak ci rozpierdolili Sentreta na bodajże 8 levelu? Pamiętam, jak się darłem. To był Nidoran z Double Kickiem. Czy będą jeszcze live'y na Twitchu? Dobre pytanie.
Myślę, że już raczej nie. Ponieważ, no, YouTube jest taką lepszą alternatywą, ponieważ wszyscy jesteśmy na YouTubie. Dobra, zemdlała, szybko, Claire. Zabierz jej portfel i klucze. Kochaj się z Ash z Final Fantasy 12. Nech, o kurde, zaworu nie mam, blać. Tego, no, zaworu. Ile do końca streama? Zgaduję, że jeszcze jakaś godzina. Ponieważ tyle mi zajmie... tego. Tyle mi zajmie przejście tej gry. Serio? No dobra, w takim razie później to wrzucę. Ale myślę, że tak do 9 max, myślę, że... będzie okej. Okay. Smile Doki od PG. Pamiętaj, nie ufaj mi do ranom chłopczykiem. PG, słucham ciebie i dokańczam grę. Pożądalu. PG, podobały się kile w CSS. No. To tędy. Tutaj było pudło. Sprawdź, czy ma naboje. Sprawdziłem, ale... A nie, zaraz, chyba nie sprawdziłem. To jak wrócę, to zobaczę. PG jest moim ulubionym polskim youtuberem, bo Jontron jest najlepszym. A, kojarzę go. Ten z papugą. Co recenzje tam gier i filmów robi. Pamiętasz, jak ci Why Not rozpierdolił chyba ziemniaka, kartofla, bo nienawidziłeś, bo nie wiedziałeś, że więzi losu działają jedną turę. Pamiętam to wszystko. To był dramat, kurde. Jeszcze ten Why Not z tym wielkim uśmiechem, kurde. Łupek jeden. Dobra, może granaty zostawię jednak. Valve Handle. I... czy coś jeszcze mi będzie potrzebne? Chyba nie. Let's go! Naprawdę w tej grze przydałby się obrót o 180 stopni. Ponieważ dopiero w trójce to zrobili. Jakbyś był w Fury, to jakim zwierzakiem byłbyś? Nie wiem. Pamiętam to z Fuzjonkiem. W sumie różne style stworzenia filmów, a że to było Fuzjonka, to... bo to fani z hemoroidami byli wrażeni o mikrofony, bo... osied. Bo... nie mieli się czego doczepić. No, w sumie może. Mówił PG, jak to zrobić. PG, przeciągnę trochę tą grę, no bo wolałbym odblokować jakieś dodatkowe narzędzia w kreatorze, w pożądalu. Ja tam mówię, że... żeby się nie śpieszyć, ja tam mogę poczekać. Nie ma strachu. Ale sałatka była dobra, PG, więc kartofel zginął po coś. A pamiętasz, jak ci grał Don Trish rozpierdolił? Pamiętam, jednym ciosem. Skurczybyk jeden. PG jest moim jednym kochanym youtuberem i miłością życia, jak na razie, jak możecie go woleć na drugim miejscu. O co chodzi w tym Shiki? Po pierwszym odcinku porzuciłem za wolna akcja. Właśnie w Shiki jest z wampirami, no nie? Z takimi klasycznymi wampirami. Nie tak jak, kurde, to gówno w Zmierzchu, że tam wychodzi na słońce i, kurde, lśni. Jak, nie wiem, jak latarnia morska. Tylko nie, tam po prostu jest taki wielki dom, w którym żyją wampiry i oni powoli mordują tych ludzi, co żyją w wiosce. No a że widz to już wie od samego początku i kurde ten... O! Marek dużo jest. Dziękuję. Że widz to wie od samego początku i postacią trochę zajmuje czasu dojście do tego. To jednak, mimo tego, to jest bardzo fajne anime, ponieważ trzyma klimat, jest... po prostu jest fajne i tyle. Ja polecam. Mimo tego, że akcja jest bardzo, bardzo wolna, ale jak już... tego tutaj użyję, ale jak już jeżeli... już wiadomo, że to są wampiry i tak dalej, to ja pierdzielę, ale zarąbiście się robi. Pamiętasz, jak może, to może ja się lepiej zamknę, bo mam PG w depresję, bo nam PG w depresję podpadnie. No właśnie. To by było straszne. Coś tu jeszcze chyba powinno być. Inkribon jest. Ach, te moje zbieractwo kompulsywne.
Pewnie, że wezmę ze sobą. Mimo tego, że pewnie niepotrzebnie to zrobiłem. Shiroe czy L? Szczerze mówiąc, Shiroe jest moim zdaniem lepszy. Chociaż z drugiej strony nie mogę tego porównywać za bardzo, ponieważ L to L, a Shiroe to Shiroe. This is PPPPP. Kiedy koniec gry? Za jakąś godzinę mniej więcej. A brałeś kiedyś Jerozolimę zamiast tej Marychy? Nie. I have a penis, I have a anus, a hagei. Masz Skype? Jeśli tak, to mogę cię dodać? Nie mam Skype'a. Znaczy tam mam, ale nie używam. Nawet nie mam na kompie zainstalowanego. Nie ma tu niczego? Okej. Jakby co, to będę musiał pamiętać, żeby zerknąć tutaj na śmieci. Nie znasz This is my PPP? Chyba nie. Umbreon czy Jolteon? Jolteon. Tym razem. Tu będzie jeszcze jedno coś. Będzie jeden medal ten tutaj, cholera. Niech stracę. Tak mam tego dużo. Przychodzą do mnie Jehowi i mówią, czy chce pan porozmawiać o naszym panie i stwórcy Jehowie? A ja na to, czy państwo porozmawiają o naszym panie latającym potworze spaghetti? Haha! A toast PG, pije herbatę. Toast! Dziękuję bardzo. Żyłeś pod kamieniem? Nie. Kamienia to mi dali. Oni do ciebie, co chcesz wiedzieć? Uważaj, bo Bloody Whistle cię zniszczy. Ja kurde Bloody Whistle się nie boję, ja mam... handgun. Check. Browning HP mam. O. Najwyżej ten cały gwizdek może mi podskoczyć. To ja go prędzej gwizdnę, a nie on mnie. Ta. Uważaj... A, to już czytałem. Oglądasz Grę o Tron? Nie, raczej nie. Ale słyszałem, że tam bardzo dużo się zabijają. No. Kto jest w stanie pokonać PG? Miałeś kiedyś Steam? Mam Steam. Ale ostatnio nie używam go zbyt często, szczerze mówiąc. O fuck, ano, karaluchy. Muszę uciekać. Jeszcze mnie zjedzą. Widziałem twoje zdjęcie. Czy ludzie powiedzieli ci kiedyś, że wyglądasz jak Jezus? Tak, mówili to nieraz. Szczególnie kiedy zostawię moją brodę. Teraz akurat ją ogoliłem chyba z tydzień temu, więc mam tylko i wyłącznie zarost na razie. Nie chce mi się golić mojej brody, ale czasami trzeba. Też wkurza. Pamiętasz jak czytałeś Blood Whistle, rysowałeś wtedy obrazek na Paint'cie? Tam zrobiłeś błąd, bo napisałeś Here it's cry, a powinieneś napisać Here it's cry bez apostrofu, tak. Ja wiem, że zrobiłem błąd, ja go zrobiłem specjalnie. I napisałem zamiast kraj, w sensie, że CRY, napisałem kraj, jak kraj Polska, czy tam coś. To było specjalnie. Tak. Powinienem może tutaj zapisać. Yes. Okej, ja lecę, cześć PG. Gra 13 grudzień. Okej, to na razie. Dzięki, że wpadłaś, Ania Tuzik. A może pokonać tylko armia Jeffu zjebów 12-latków, którzy zebrali się ze swoją boginią Jane i bogiem Jeffem. Dla fanów Death Note'a. Jason! Jason. To było niezłe. W sumie... może następny... krab też będzie taki bardziej memiasty, ponieważ już... mam mniej więcej ideę, w jaki sposób go zrobię. Ponieważ no, krapa już mam przygotowanego właściwie, zostało mi go tylko przeczytać i nagrać grę w tle i zmontować. I myślę, że to by było na tyle. No, ale już wiem mniej więcej, co ja zmontuję takiego fajnego, ha! Uważaj na Sonika X, bo cię zgwałci. Nieprawda. Tak czy siak, będzie dużo śmiechu, od razu powiem. PG na liście Steam, masz Dead by Daylight, jeśli ci to
kupię, to dostanę się na koniec odcinka i czy będziesz dawał w pierdol ludziom. Ja bym ten. To co ja bym powiedział, to najlepiej po prostu nie kupować mi gier na Steama, ponieważ mój komputer nie jest zbyt dobry i jest duża szansa, że po prostu na moim kompie te gry będą niegrywalne. Ale powiem też dziękuję za sam pomyślunek. O fuck, no tak, tutaj te zombiaki będą wstawać. Ha, nie zjecie mnie, nie zjecie mnie. Kurde, zawsze jak czytasz wiadomości, cześć, ja idę, to zrywam się, bo myślę, że ty to kończysz. Nie, jakbym ja to skończył, to ja bym powiedział, cześć, ja idę chyba 5 razy na minutę. Ponieważ ja już taki jestem. O, teraz działasz, co? Pewnie wtedy nie stałem w odpowiednim miejscu. Pisałem Psy Gambit w Google obrazy i pierwszy co widzę, sonikowe OC! Pewnie potrafię egzorcystować to biozę i samaliozo do gozę. To fajnie, jajo tygrysa. Kiedy następny stream? Nie mam zielonego pojęcia. Może postaram się coś na Halloween zrobić. Kto wie? Czy mi się zdaje, czy tu będzie walka z bossem. Nawet jeśli to jestem przygotowany. Mając praktycznie puste kieszenie. Kiedy... A, to już czytałem. A pamiętasz, jak ludzie poprosili cię na live, abyś zaśpiewał, a ty to zrobiłeś? Nie? To najwyższa pora wyrobić sobie to wspomnienie. Hem, no cóż, ale zawsze mogę sobie pomyśleć, że zaśpiewałem. I powiedzieć wszystkim, na przykład na następnym streamie. Ale ja przecież już zaśpiewałem. Nie możecie obejrzeć poprzednią powtórkę. Wtedy ludzie by zaczęli szukać. Ja bym dostał wyświetlenia i kasę do Google AdSense. To się nazywa zajebisty plan. PG, jakie seriale oglądasz? Trudne sprawy, dlaczego ja, szkoła, ponieważ są naprawdę śmieszne, z śmiesznymi komediami. O, cześć Sherry. Tak, Sherry, co tam jeszcze? Okay. Nie wiem, seriali aż tak dużo nie oglądam. Od czasu do czasu może jakieś CSI, czy coś takiego. Śpiewaj teraz. Nie. Zabij Jeffa the Killera, proszę. Jakby był Jeff the Killer w tej grze, to bym go już dawno zabił. PG to nasz bohater, PG to nasz pan, PG jest jak Bóg, a na Sonika to sram. Hej, obczajcie to. Pas dla PG i me, I guess you are dead man. O, zaraz. Ja tego w to kliknąć nie mogę. No trudno. Czytujesz DC Comics? Czytujesz DC Comics lub Marvela? Nie, nie czytuję. Ale wiem, o co chodzi z tymi Marvelami i tak dalej. To te Spider-Many, Supermany i tak dalej. I Batmany. Hell yeah, let's go. Użyjmy tego. Oh fuck. Muszę po zapalniczkę przyjść. Znaczy, tu będzie jakiś ten? Jakieś pudło chyba będzie. CSI i kryminalne zagadki podziemia Jeffo Zjebów. If there is something crappy in your creepypasta, who you're gonna call Psy Gambit? Karol poszedł do domu. Okej, okay, w pożądalu. Fuck. Słyszałeś może o mandze Dimension W? Fuck. Dobra. W takim razie zrobimy tak. Shit. Kurde, Marcin, zostaw moją dziewczynkę w spokoju. Dziękuję. PGMMZYS to Jeff na sterydach i ogólny na łyso. Za chwilę Sonic AXZ wyjdzie. Hej, coś mi ominęło? Hello, po prostu, Igor, no... Prawie 3 godziny live'a. Praktycznie koniec gry jest. Okej, okay, chodź tu. Chodź tu, kurde. Leży. O, jeszcze jeden tam jest. Ciebie też ubiję pistoletem.
Nie. W szkole zaraz. Kowalski do odpowiedzi z lektury trudne sprawy. Dlaczego ja, więc jaka jest prawda o tej lekturze? Ukryta prawda. Dzwońcie po karetkę, muszę do szpitala. PG, czy nie, nie odpowiedziałeś, czy znasz Dimension W? O, shit! Kurde, nie zauważyłem, byłem zbyt zajęty czatem. Shit. Nie znam. Trochę mi to czasu zajęło, ale odpowiedziałem. Yo! Czy mi się zdaje? Czy może? A, wiedziałem. Sparkshot. A co to kurde jest? High voltage gun to repel experimental animals. O! Okej. Okay. Przyda nam się. Tak mi się wydaje. PG, rywalizujesz z Zakiem o Aerith o Final Fantasy VII? Zak jest... O, no tak. Kurde, Sherry została z tyłu. Chodź, ty idiotko jedna! No, potrafisz się zgubić nawet w tym kurde korytarzu liniowym. Tak czy siak... Zak może mieć Aerith, ponieważ Zak jest zbyt zajebisty, żeby jej nie mieć. Co byś wolał, całować się z Jeffem, czy spalić totoś? Ja bym wolał po prostu ani to, ani to. Coś mi się zdaje, że tu będzie. A? Moment, może znowu pętę zaliczę. Double kill. A, niech będzie. A zobaczę, jak to działa. O, fuck me. 5% tylko, dobra jest. To jest zarąbista broń, już ją lubię. Hello. Chyba wymarnuję tutaj amunicję do pistoletu, coś mi się wydaje. Stop, ty. O co Kaman w Dimension W? No i gejowie też eksplodują z tej Eurowizji. PG, zaśpiewaj, bo inaczej szklanka będzie w połowie pusta. Szklanka! Nie, nie będę śpiewał. Będzie kiedyś live z Sonika AXE? Raczej nie, bo te gry AXE to są takie... Nie to, że są gówniane, ponieważ no są gówniane, no nie? Ale problem z nimi jest taki, że zwykle działają na pełnym ekranie, a ja dwóch monitorów nie mam. Tak więc jeżeli miałbym zrobić kiedykolwiek nawet let's playa z tego, to by po prostu było niewykonalne, bo by cały czas tylko mi do pulpitu wywalało i tak dalej, i byłaby jedna wielka katastrofa od strony technicznej. Oglądałeś anime High School of the Dead? Oglądałem całe. Powiem tyle, to anime z się. Nie cierpię go! Kiedy powtórzą tego karnego? A ja nie wiem, o jakiego karnego chodzi. O, tu będzie walka z bossem. Sherry, wait here. I'm going to check it out by myself. Okay. Oglądałeś Assassination Classroom? Nie, nie oglądałem, ale słyszałem o tym co nieco. Okej, więc... Granatnik mi tu się bardziej chyba przyda. O, dobra, jest akurat ammo. Ammo dostałem. Znaczy, dostałem, tu jest. Ja też to anime z się. Dokładnie, kurde. Kiedy ja oglądam anime z zombiakami, to ja chcę, kurde, zombiaki, a nie pierdzielone galaretowate cyce do jasnej cholery. Ech. No bo na serio. Ty... Tutaj. W sumie? Nie, ciebie zostawię na czarną godzinę. Chyba te zapalające granaty są najlepsze w tej grze. Tak więc je najlepiej zostawić. Chodzi o karnego z meczu Polska-Portugalia. A! Czy będziesz się za związkiem Ash X Misty? Ja tam nie wiem, kurde. Aż to jest za mały gówniak, żeby wiedzieć, co to jest związek, szczerze powiem. No.
A, jeszcze tego nie wziąłem, ale ciebie wsadzę do... Wiem, rozumiem. Ciebie wsadzę do granatnika po prostu i tyle. No i kurde, i Arang mi właśnie spierdzielił, ponieważ już gram ponad 3 godziny, ale to nic. Przynajmniej, żeby B dostać. Ciebie też nie podniecają edgy? Jedyny normalny.